Znajdujemy się przy wejściu tego bunkra. Tu w tym miejscu były duże, potężne metalowe drzwi, które chroniły załogę tego bunkra. Przejdziemy troszeczkę dalej. Czyli tutaj był telefon, schowek. Tu znajdujemy się na korytarzu. W tych miejscach były skrzynki z amunicją. Tu widać wylot, prawda, do góry. Jeszcze to. Widać, jakie umocnienie było potężne. Czyli inżynierowie robili tak, żeby to chroniło. I tu widać takie studzienki tych właśnie śluz, które były po prostu, tędy woda była doprowadzona, żeby ten bunker można było zalać wodą, żeby on był niewykorzystany. Tutaj mamy taką, tu stała łóżeczka, prawda, czyli mogli sobie nocować śmiało żołnierze, przebywać żołnierze. Taką dosyć sporą komnatę, czyli tu jest jakieś 3,5 na 6 metrów. 3,5 na 6 metrów pomieszczenie. Te śluzy tu widać. I tutaj jest drugie wejście. Tu jest drugie wejście, bo gdyby coś, prawda, tutaj też były drzwi. Tu były drzwi, że nie można było dojść, prawda, a na górą tam wychodzili, tam jest drabinka, prawda, i można się było ewakuować, gdyby coś. Pierwotnie miały być zasypane piaskiem, prawda, całkowicie piaskiem miały być zasypane. Tutaj był doprowadzony jeszcze piecyk. Na górze jeszcze pamiętam, jak był z takiej siatki, prawda, zabezpieczony, że nie, tam ani granat, ani nic nie można było wrzucić. A to są wentylacyjne, to są wejścia wentylacyjne, przez które powietrze dochodziło tutaj.